mało osób pamięta. To się prawidłowo nazywa jak? Jeszcze raz proszę powiedzieć. To jest Dworek Milusin. Szanowni Państwo, Dworek Milusin. Pani ze mną, pustosz chodzi. Będziemy filmować to, co można. Także tam za wielką wodą oglądniecie sobie. Można robić tylko WBH jest to samo, bez lampy błyskowe nie można. Tak jest. No i w tym miejscu właśnie stał tak zwany drewniak, czyli ten budynek, który kupiła pani Aleksandra Szczerbińska. My tutaj mamy na razie tylko jego rysunek, ponieważ Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego nareszcie pozyskała pieniądze na odnowienie tego budynku, także został rozebrany deseczka po deseczce, znikał, właśnie widać było, kiedy się przychodziło tydzień po tygodniu, było tego budynku coraz mniej, no i on oczywiście zostanie zgodnie ze sztuką odtworzony. Niedługo aż będzie można się cieszyć właśnie odtworzonym tym drewniaczkiem, takim, no, powiedzmy, skromnym stylu Świdermajer, bo to nie był jakiś bardzo bogato zdobiony budynek. No ale ponieważ nie był w pełni wyposażony w piece, tak? Tutaj nie było pieca na każde pomieszczenie, tylko piece.